Siema, siema widzowie, tutaj będę nagrywał swój głos, bo niestety mi się muzyka nagrała i bym nie mógł wrzucić tego na YouTube'ka. Tutaj chcieli mi Bogusie walnąć komboły, ale się coś nie udało. No i walka z maluchami. Ten jeden najlepszy, bo nawet łeka nie walnął chłop we mnie. Żeby nie walnąć łeka, który ma range'a chyba 8 na 8, to trzeba naprawdę być udanym. Tamten jeden już walisz pulę i zostawił kolegę jednego na pastwę losu. Jeden w górę leci, a drugi w dół. To ogółem giga mały damage, bo to był serwer 8.0. Jak widzicie, mam 7.4 magic level, a chłopa nie mogłem na przykład walnąć, nie wiem, na ryszczkę UE, a to był chyba 65 level bodajże. Mana z Exura Grand, tam Exura Grand 40 many zabierała i mana zdawał po 100, więc jak hop mana solo się Exura Grand, to ciężko było kogokolwiek tam zabić. Dlatego trzeba było Exury Morty i UE, o. Gościu plecaczek dół lewo wywalił. Plecaczek jest. Magiguale są, grzybeczki. Ice rapierki jakieś. I leci kolejna ekipa Brazoli. Chłop miał 3,5 BPGFB. Odpalę się na brazolku, brazole od razu lecą yellowki, to jest to. Brazyle od razu się odpalają. Nie ma, że czekają, tylko od razu wjazd. Ogółem sam na 2 na 8.0 jest o wiele ciężej, jak mnie zjechali. Parę sekund, jakby nie z tą skinem, pewnie już tu zginął. 20 parę manasów. By the way, no. Jest problem na 8.0. Zaznaczać jej tylko klika F2. Dwanaście manasów. Lecimy na oparach. Wyczuwam gościa Extos w tej chwili. Raz, dwa, trzy. Chłop na Exura się bota miał tutaj, jak widzicie. Gościu na hillbocie jeszcze biega Borowik. Nie dość, że we dwóch przewaga, jeszcze na hillbocie. O, ten mi walnął Ezeka, UE, Essa. Zabrany. Walka o loto z Brazolem. Ja tu na oparach many, 27. Dobra, lecimy po worek, tryk. Gościu na obrzydliwym hillbocie ucieka, widzicie? Niestety GM tu chyba nie chciał banować w ogóle tych botterów. No ale cóż. Bierzemy lutcika z gościka. No i takie smakołyki z gościa spadły. 6 plecaczków GFB, zamiast gościu pójść sobie na expa, wystrzelać to w jakąś tam bicę, to chłop wybrał walkę ze mną. No, zwariował. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem widzowie backpacków, siedem to jest. To ten Armadio Kormadio jest też z nim? Dobra, Armadio Kormadio też jest z nim, dobra. Widzowie, ile dajecie sekund, żebym ich pokonał dwóch? Jeden przynajmniej to będzie minimum. Jeden minimum, steel będzie minimum, widzowie. Ile dajecie sekund? Kto zgadnie, każdy dostaje ode mnie albo maczugi, albo na przykład, albo w ogóle. Jedno z trzech. Patrzcie, odliczam. Będąc Polakiem, ja liczę, odliczam, jak patrzę Extaus. Patrzę jego Extaus, pa. Patrzę jego Extaus. Raz, dwa, trzy. Już, jeden. To jest Mateusz i tarczę dropi. I piszecie serduszka dla Mateuszka. Proszę serduszka pisać. W tej chwili.
Ale ma backpack fajny. Ja wam mówiłem, widzowie, ja używam mózgu. Ja jestem bardzo dobrym graczem, który używa mózg i wtedy jest legendą. Tak się tworzy legenda. Tak się tworzy legenda w tej grze. To jest Polska, nie elegancja Francja. Z Brazola leci fajna tarcza. Tarcza leci z Brazylijczyka małego, a ja sobie robię nowy backpack, kolego. Emerald Bangle. Dalej lecą. Nie podskakujcie do mnie. Ja wam powiedziałam, nie podskakujcie do mnie. Won, paszą won. No co i temu, ale i co mi zrobisz z tym amalem, Brazolku? Co mi zrobisz, Lucyferku malutki? Brazolku, spieprzaj. Czekaj, bo aż dużo coś tych tarczy mam. Tu jakaś tarcza, tu jakaś tarcza. No dobra, Brazolki dały trochę. I te masku, czekaj, tu są dwa w ogóle plecaki, które wyślę. Trzy plecaki. Cztery plecaki. Kurde, Felek, co z Brazola pospadało? Czekaj, bo te plecaki to trzeba tutaj... Czyli są cztery plecaki. I precel jest. Legend. Dobra, zaczynajmy oprawiać, widzowie. Co robi Mateusz? Nogi za pas. Nogi za pas oczywiście i chyba teraz zginie, ponieważ Brazole mają dobre PvP. Żartowałem, Brazole są nieudacznikami. Uciekamy. 4 na 1 to banda łysego. Nawet 4 na 1 nie da łysemu. Nie mają szans z łysym. Łysy to jest tibijski zadymiarz. Co robi łysy? Ucieka łysy gdzieś w inną stronę. You are the best, thank you very much, bro. I need to send this. Let him waste as this. Uno. Dos. Tres, ok? Uno, dos, tres. No na razie to i jeszcze to. Nie wiem, gdzie jest Ering, widzowie. Eringi tu są. O, gościu. Charnath. Hello, cześć, widzowie. Parys ma peka. Czyżby Parysa może w trąbę? Trąbeczka.pl. Tesik taki na odsie. Mało tych manasów masz? Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Zaraz będą manasy refilowane. Ej, to w ogóle musimy zrobić, żeby ten backpack wyglądał jak backpack, a nie jak jakieś, nie wiem. Burdeliada. High 5 VP mana fluids. High F11 jest. Dobra, mam manaski. Uciekamy na innego. Fajstewka. SD-czków też chyba nie mam jakoś za dużo. 39, dobra, starczy. Starczy tyle SD-czków. Ja pierdykam z Mateuszem, z Przemyśle, naprawdę, z Przemyskim Gladiatorem, no. Wszystko wszystkim, ale nie z Przemyskim Gladiatorem, ziomeczku, nie z Przemyskim Gladiatorem. Jestem Gladiatorem, rozumiesz? Gladiator. Po angielsku Gladiatoronta. Nie podskakuj, kolego, nie podskakuj. Mogę mu zaśpiewać jak Arab, nie podskoczysz mi? No na pewno. Nie wiem, czy to są jakieś podstawione jakieś Brazylijczyki, czy... No nie wiem, dziwne to ogólnie. Strasznie to dziwnie wygląda. Ja zaraz nie będę miał kapa na tych. Już nie mam kapa, wysyłam 3 parcele. I oni dalej przychodzą. Człowiek się kurde nachapał z nich normalnie fantów, smakołyków. No fajnie, fajnie jest. Dobra. Cześć, teraz może jak mamy chwilę... Nie musicie nawet mi wysyłać jakichś tam subskrypcji czy coś, ale macie mnie. Oj, ty cwaniaczku, ty. Ty cwaniaczku, ty. O, ale cwaniak z Brazola.
O, kurde, powiem wam szczerze, że ręka mi zjechała trochę. Co on ma, jakieś skrypta na ringa, czy tak tym ringiem się balansuje i się bawi? Zabijasz tu kolesie i nigdy z nikogo nic nie spada. O, wlecieli. Wlecieli jakieś kunegundy brazylijskie. Kunegundy, do kogo jak do koła, do Mateusza? Na serię do Matiego chce się podskoczyć. No way, no way, no way, no way, brazole, co nie? No way. Dziękuję ci bardzo, widzę, że masz tyle subskrypcji u mnie na kanale. Wszystkiego dobrego. Inkster, brr, zamalować się gdzieś? Nie, nie trzeba, dziękuję bardzo. Brazole w lekkim szoku chyba byli, wiesz? Jakiś... Co on? Co on? Który to jest level? O, jakiś line mieli, wow. Line się udał, no. Galumba. Po angielsku to jest Garbebel. Oj, Brazolku, jak ja grałem kiedyś w tą gierkę, to ty na gówno mówiłeś, wiesz, jak papu. Papu na główienku mówiłeś. We goes to matter. Ale Brazole są kochani, naprawdę. Ja uwielbiam Brazylijczyków. Zbytnio tak myśleć to trochę nie myślą, moim zdaniem. Dałoby się ich zrobić w koniec i całkiem stąd uciec, co nie? Z tej tambicy. Idź stąd, spieprzaj! Spieprzaj, dziadu! Ja lubię takich kociołków. O, wbije zielą skulę i o to mi chodzi. I teraz dostajesz trąbicę. Po angielsku trąbica to jest trombołtem. O, trochę walo. To jest Tibia 8.0 właśnie, więc trzeba uważać te zeczki. Trzeba spieprzać, bo prawie dostałem w trąbę. I kamikaze chia mija. Tak kurczę, więc trzeba uciekać z daleka. Wiecie, na TB 8.0 jest ciężej, no na 7.4 bym ich wszystkich zapewne pokonał, mając 20 leveli przewagi, ale na 7.4 no to trzeba mierzyć, a tutaj z F7 klikają i po prostu walą we mnie jak z torpedy. Aj, brazole, brazole. Pane brazolki. Oj, Brazylkę, Brazylkę, moja kochana. No tu nie mogę popajacować zbytnio, no widzicie, to jest inna Tibia całkiem i schodkaja mnie walą i... Dobra, uciekamy po manasy, brak manasów. Nie też, że chłopy mają taką przewagę liczebną, jeszcze uciekają, to jest naprawdę giga śmiech. Giga śmieszek to jest. Napierdalamy realetkę grubo. Git zamyka tabelkę, będzie top 3, pamiętaj, byczku. Słuchaj, Furio,